Wojtek Buczkowski, no i w Kleszczach znalazł się Schlauderbach. Tak. Ale Peters, o, widzimy tutaj uderzenie o tor, takie tyłem, mogło go nawet lekko przytkać, bo plecami jak się uderzy przeważnie. No, kapitalny start, godne zauważenia Nickiego Petersena, ale tu szczęśliwie minął Peter Pawlicki i Szymona. Naprawdę dużo szczęścia, że nie zahaczył o to tylne koło swoim przednim. Ile miał tam czasu na reakcję? Tyle co pod taśmą się mówi, że biologiczny start albo niebiologiczny. Nie miał czasu. Noga posła w dół, ale to jest tylko, że jest zagrożenie. Tylko odruch, tak to nazwijmy, bezwarunkowy. Tu widzimy na powtóreczce nawet lekko Buczek, no nie odpuszczając, lekko wypchnął Szymona Schlauderbacha, no tak to nazwijmy, i dostał niekontrolowany.